podyskutujcie, podyskutujcie, bo ja chwilę chciałem pomyśleć. Nie wiem, problem wokalisty jest taki, że cały czas musi być włączony, nie? Nie wiem, jak to jest być klawiszowcem w tym zespole, ale może się wyłączać. Wyłącza się, wiesz, plus. Ten. A jak niestety muszę cały czas coś. Tam sobie się nazywa, jesteś grubo. To masz katolik, jesteś grubo zachuta. Muszę tam jakieś informacje podawać. W G-dur gramy ją. A ja chciałem pomyśleć chwilę nad. A ja nabiłem, ale nie tak wolno, tak miało być, nie? Chyba ja zagraj tak jak wiesz. Z uczuciem, jak chłopcy z placu broni czy coś. Opowiada o bardzo smutnym problemie, niestety popularnym, problemie anoreksji u młodych dziewcząt. Nie wiem, czy wiecie, i to mówię bardzo serio, anoreksja jest bardzo poważnym i bardzo smutnym problemem. Jest przyczyną licznych śmierci, więc tutaj nie mówię tego, broń Boże, jako dowcip, ale wykorzystując fakt właśnie, i to jest w ogóle powód, dla którego jestem na scenie, tak naprawdę jestem pewnym działaczem społecznym. Jedyny sposób, żeby mieć mikrofony, wzmacniacze i głośniki. Ja korzystając z faktu, że jestem na tej scenie, chcę zaapelować w tym miejscu, w tym momencie. Dziewczyny, wiedzcie, kształty są zawsze w modzie, wierzcie mi. Im starszy jestem, tym bardziej doceniam. Zawsze są w modzie, zawsze będą w modzie. To jest droga donikąd, nie jedzenie. Kiedyś zaś zrobiłem podobne intro na jakimś koncercie. Mówiłem, jedzcie. I po koncercie podeszła do mnie pewna młoda dziewczyna, dość szczupła, i mówi, jedzcie? Ale gdzie mamy jechać? A co ja jej mówię? Hej dziewczyno, chłopa karmi cię tylko słowami, wyglądasz jakoś marnie. Chodź do mnie, dam ci kanapkę, salami. Ej dziewczyn, twój chłopa karmi cię tylko frazami, wyglądasz coś mizernie. Zadbaj o siebie, lepiej zainteresuj się węglowodanami. Zaraz nikie złącza, jaka byłaby szkoda stracić takie cuda, bo jesteś grubo za chuda, skrajnie nie grubo, grubo za chuda. Ten twój chłopak chce tobą posmarować chleb od rana. Lecz jak można kimś posmarować chleb, kiedy nie masz tłuszczu ani gram. Ten twój chłopak to wirtuo słowa, wszystkie słowniki i PWN-u są jego, nie zrobi o co go poprosi. Lecz na pewno wytłumaczy ci, dlaczego on nie poci się, on perspiruje, on nie je, on konsumuje, on zna wszystkie słowa w słowniku, jakie tylko trzeba, ale wszystkie słowa świata nie zastąpią ci chleba. Ej dziewczyn, twój chłopak karmi tylko słowami, wyglądasz jakoś marnie. Chodź do mnie, dam ci kanapkę, salami. Zaraz zniknie z oczu, jaka byłaby szkoda stracić takie co, bo jesteś grubo za chuda, skrajnie nie grubo, grubo za chuda.
pan Jan Grudza powiedział kiedyś mi: lepiej na aucie kłaść kafelki, cokolwiek konkretnego, bo samymi słowami nie osiągniesz nic. Więc mała, chodźmy do mnie. Ja zamiast słów dam ci co zjeść i rzuć diabły tamtego kolesia, no że chyba do skrabli chcesz go mieć. Hej dziewczę, mój chłopak hańczy tylko frazami, wyglądasz jakoś marnie. Zadbaj o siebie, lepiej zainteresuj się węglowodanami. Zaraz znikniesz w oczach, jaka boli szkoda tracić takie wzór. Bo jesteś grubą za chudą, skrajnie nie gruba, grubo za chudą. Dzięki.